Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 18 już odcinku z Farming Simulatora 22. Ja jestem Yuken, a to jest pierwsza seria, z której zaczynam swoją przygodę z farmingiem. Moi drodzy, zaczynając odcinek, widzicie na koncie prawie 12 milionów. Było 12,5 miliona. Wydałem no 600 tysięcy na równanie terenu, na różne tutaj bajery, które widzicie. To jest ta część, no powiedzmy, z mleczarniami, z krówkami. Więc troszkę przebudowałem tę mleczarnię, łącznie zbudowałem jeszcze jedną, stwierdziłem, że taki wyjazd mi tu wystarczy, czyli łącznie są cztery mleczarnie obok siebie, kolejna mleczarnia produkująca to mleko w butelkach, powiedzmy, słodzone, to chyba tutaj jest skup, więc też to przebudowałem, stwierdziłem, że ten przejazd tutaj jest bez sensu, więc jest taki ślepy zaułek, tutaj taka budka mała, której będę mógł te mleko chyba butelkowe, zwykłe, niesmakowe sprzedawać, proszę bardzo, tak? Więc tu jest wygodnie. Na środku zrobiłem trochę takich jakichś kwiatków, stwierdziłem, że będzie kolorowo. Posadziłem drzewa, żeby zakryć latarnię. Więc myślę, że ten format się tutaj sprawdzi. A tutaj, moi drodzy, był ten dom sąsiada. Ściągnąłem takiego moda do ukrywania różnych gadżetów. I ten mod... Konewka leży. Ją może przestawmy, żeby tutaj nam nie przeszkadzała, niech se w krzakach leży konewka. Natomiast ten mod nie jest, widzowie, idealny. Może z tej strony zobaczycie, a może nie zobaczycie, chyba zobaczycie. I całego domu mi się nie udało usunąć, gdzieś tam na górze jakieś elementy zostały, już usunąć się tego nie da. No i dobrze, że nie widać za dużo, więc żeby to tak nie drażniło po oczach, o tam widać kawałek domu, którego usunąć się nie da, no na szczęście jest ciemno. Więc po prostu tutaj też był jakiś punkt, przez który już się nie dało przejechać. Więc dlatego postawiłem tu żywopłot, postawiłem latarnię, żeby było jasno, a te brzydkie elementy tego pozostałości tego domu zasłoniłem drzewami. One będą przejazdy, więc będzie wszystko spoko. Tylko słowo odnośnie, moi drodzy, tutaj zbierania przeze mnie buraków cukrowych. Widz napisał: bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz, więc przyjrzę się dokładnie, że złe przyczepy brałem do zbierania buraków, że nie na każdą załaduję buraki. Będziemy to testować w następnym odcinku, bo do buraków wrócimy, bo po części dzisiejszy odcinek... O, widzicie, tu na przykład został jakiś fotel. Po części ten odcinek... nie chcę żadnej piły mechanicznej. Odcinek jest związany po części z burakami, z wstępem do tego również, więc będziemy to testowali w następnym odcinku. I co za tym idzie, moi drodzy... Ja wam to pokazuję też w nocy, oczywiście czas zaraz przesunę, nie będę budował w nocy, natomiast pokazuję wam w nocy, jak mi się udało to ładnie zrobić. I sami przyznacie, że jako takie wrażenie myślę, że to robi. No nie można powiedzieć, że nie, wszystko ładnie oświetlone, pięknie. No niestety przez równanie terenu trochę mi się tu droga popsuła, żeby było wszystko w miarę jakoś tam... wyrównane, także no cóż zrobić, jak nic nie zrobić. To teraz wiecie, na co wydałem 600 tysięcy. A skąd w ogóle mam na koncie prawie 12 milionów? No to nie muszę wam chyba wytłumaczyć i to znowu nie będzie nic nowego. O, tu jeszcze jakieś bajerki też pododawałem, żeby było fajniej. Nie będzie to, moi drodzy, nic nowego. Ten temat znacie, to jest temat tutaj sprzedaży mebli. Zmieniłem tą halę, bo tamta mi się nie podobała, ta mi się zdecydowanie podoba. Taka podwójna, wjazdy są, także tu będę też parkował mojego manika do wożenia mebli i to nam się fajnie tutaj wkomponowało. Super hala, zdecydowanie lepiej ona moim zdaniem się prezentuje. Tutaj jak się prześlizgniemy, to zobaczcie, idealnie nam się komponuje też z tej strony, także wszystko jest spoko i taka hala sobie tutaj stoi do magazynowania mebli, ale tego tematu tutaj nie będziemy odwiedzali. Tutaj mamy jeszcze tą część na sprzęt i zobaczę, czy też jakiejś hali przypadkiem tutaj na maszyny nie zrobię. Zobaczymy, widzowie, to wszystko się zobaczy. A plan na dzisiaj jest taki. Po pierwsze, ja mam w ogóle jeden bardzo szalony plan, ale przewińmy najpierw troszeczkę czas. Przewińmy troszeczkę czas, moi drodzy, bo od tego w ogóle cała zabawa się zacznie, ale muszę mieć jasno. W ogóle, słuchajcie, rozbudowałem sobie troszeczkę obory dla krów, które mamy dwie i rozbudowałem na 1000 zwierząt, gdzie mamy 1000 krów, tylko no bo te krowy się rozmnożyły, tak?
Tu widzę jeden minus. Możecie dać znać w komentarzach, czy da się to zrobić. Według mnie się tego nie da zrobić. A szkoda, bo według mnie powinna być możliwość przeniesienia krów do nowo zbudowanej obory. To znaczy, chciałbym zbudować jeszcze jedną oborę, której część krów, tych, które się na przykład rozmnożyły, tych młodych, przeniósłbym do kolejnej obory. Miałbym wtedy jakieś takie, no, bardziej jasne statystyki. Tutaj brakuje jakichkolwiek statystyk. Dobra, zaczyna się robić jasno. Zaraz się dowiecie, dlaczego ma dzisiejszy odcinek po części związek z cukrownią. Cukrownia będzie w miejscu, gdzie zajmiemy się... Dobra, no niby jest jasno, no już jaśniej chyba nie będzie. Słuchajcie, cukrownia jest miejscem... Zaraz zresztą zobaczycie, co ja tu dzisiaj planuję zrobić. Cukrownię planuję sprzedać, ponieważ ona jest generalnie pusta. Wypróżniłem ją, jakkolwiek to brzmi, i możemy cukrownię śmiało sprzedać oczywiście, czyli odcinek z cyklu Totalna Demolka. Jest w planach w końcu wziąć się za kury, aby mieć jajka. I to też temat jest jak najbardziej, widzowie, na dzisiaj, ale zobaczymy, czy się uwiniemy ze wszystkim, bo ja też nie chciałbym troszkę też krótsze te odcinki robić, żeby nie były takie po godzinie. Też fajnie, że takie chcecie oglądać. Że komentujecie, bardzo mi miło. I że też pewne rzeczy mi gdzieś tam tłumaczycie. Bardzo mi miło z tego powodu. Dużo mi, myślę, to pomogło, co widz napisał, że po prostu złą przyczepę do buraków wziąłem. Ale to jak przejdziemy do zbierania buraków, to będziemy sobie sprawdzali. Już nie róbmy kilku tematów jednocześnie na jednym odcinku, bo myślę, że to za dużo tego. O, dwa na raz sprzedałem. Dobra. Także słuchajcie, totalna demolka według mnie ma opierać się na tym, że... Wielkie hm, a nie bez powodu. Troszkę ubolewam, widzowie, że to część tego pastwiska, że to nie jest wykorzystywane, więc myślę, że ten płot sobie po prostu jakoś przerobimy, zrobimy mniejsze to pastwisko. No ubolewam, bo chciałem, żeby było ładnie, żeby krówki tu chodziły, ale krówki nie chcą tu wychodzić i tego się chyba zmienić nie da. Zobaczmy sobie, moi drodzy, w ogóle, jak już jesteśmy w sklepie, wejdźmy w tereny, bo to jest podstawowa rzecz, która nas interesuje, i zobaczmy sobie, jakie my tu mamy tereny. Bo jeśli chciałbym się, dajmy na to, zająć, widzowie, jeśli chciałbym się zająć po części cukrownią, ja to muszę zobaczyć sobie inaczej. Muszę sobie zobaczyć przez mapę, bo to nam bardziej tutaj podpowie. Okej, tu są te mleczarnie. To już wam mówię, w czym jest rzecz. Sterta obornika, okej, czyli tu się kończy to. Dobrze, to słuchajcie, jeśli chciałbym się zająć cukrownią, to myślę, że mógłbym skorzystać z pola numer 47, 48, ewentualnie nawet 50. Chyba nie mam ich kupionych, jeśli dobrze pamiętam. Można nawet zobaczyć. Nie mam. To mam kupione, ale nie mam kupionego tego. Ale wiecie co, to myślę, że już sobie kupimy, bo mamy tyle pieniędzy, widzowie, że możemy zaszaleć i trochę terenów nakupować, żebyśmy byli tutaj już, no, jakoś zorientowani w tym wszystkim. Już wam mówię, dlaczego takie machnią. Kupiłem te tereny, dlatego że tam bym chciał zająć się tymi burakami cukrowymi, bądź jeszcze zobaczę czym innym. Tutaj rośnie sobie akurat trawa. Bo wtedy zbierając te buraki, jak są te pola? Czekajcie. To jest chyba to pole. No kurczę, tak średnio to wszystko... No dobra, drzewa można tak zrobić, żebym mógł jeździć. To jeszcze będę musiał tutaj teren wyrównać, bo pewnie go równałem i tak jak widzicie, coś nie bardzo. To należy też do mnie? Bawełna, ale nie jest napisane, czy należy do mnie, więc chyba nie należy do mnie. Tu należy do mnie, okej. Okay. Soja, no na razie wszystkiego naraz nie będziemy zbierać, także to będzie do wyrównania, okej. Okay. Czyli wtedy tutaj sobie gdzieś cukrownię, nawet przy głównej drodze wybudujemy. No i trudno, będzie trzeba z tym cukrem jakoś przejechać do mleczarni, więc zrobimy może tak, żeby ta cukrownia była jak najbliżej tutaj, żeby mieć od razu przejazd, taki cyk-cyk szybki, żeby to było wszystko, wiecie, dynamiczne. Ja tutaj zwracam dużą uwagę na to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Czy tutaj jeszcze mamy coś za dużo? No, z tą latarnią coś mi nie wyszło. Mogłem obracać, muszę bardziej się przyłożyć do tematu projektowania, bo
Znaczy nie wiem nawet, czy ta sterta obornika też tutaj nie powinna zostać wywalona. Zaraz się dowiecie dlaczego, widzowie. Sprzedaj. Już tam obornika mamy i tak za dużo. No, ten teren będę właśnie przebudowywał. Szkoda, bo chciałem pastwisko dla krów mieć, które by po prostu funkcjonowało, a niestety tak nie jest. Dobra, ja się muszę stąd usunąć. Już zobaczycie, co ja tu kombinuję. Kombinacje są nieziemskie, moi drodzy, bo wpadłem sobie na taki pomysł, że wybuduję jeszcze jedną oborę dla krów, bo po prostu będzie to fajnie wyglądało. Taki sobie mam tutaj pomysł. Natomiast też, no widzicie, tu mamy takie pastwiska i one wtedy działają. No mógłbym też zrobić takie pastwisko tu i chociaż te krówki by chodziły. Nie wiem, czy aż taką olbrzymią bym chciał, czy może bym wziął jakąś z robotem paszowym, czy może bym wziął jakąś, o, taka by mi nawet pasowała, bo ten robot paszowy byłby zaraz przy tym robocie paszowym, tylko czy tam byśmy mieli przejazd? Poczekajcie, czy ta obora akurat jedna wyjątkowo nie powinna być troszkę w głąb? Biorę pod uwagę tutaj ten przejazd, ale zaraz to wszystko, widzowie, zobaczymy. No mi by na pewno zależało, żeby te krowy, kurcze, chodziły po... po tych pastwiskach. No, no, no są tutaj te pastwiska, ale to widzicie, jest jako niezależne pastwisko. I jakby osobno tu się krowy kupuje, a i trzeba osobno dostarczać jedzenie, więc to nie jest to, na czym mi zależy. To mamy tą oborę. I ona by była o tyle dobra. No mogłaby być ten kawałeczek, słuchajcie. Aj, tylko to jest tak wielkie, widzowie. Tam też miejsca bym chciał nie... Znaczy, no zasadniczo tutaj tylko patrzę, jak będę jechał towar sprzedać do marketu, żebym mógł ewentualnie ciężarówką obrócić, więc myślę, że akurat tutaj... Ale czy my chcemy... Ja wam powiem tak, o, może bym z pastwiskiem kupił. I to byśmy mieli tutaj chociaż za jakoś... O, może tak... I ten przejazd, słuchajcie, tylko to bym musiał... Ja wiem, że tam jest ten obornik znowu, czekajcie. I znowu stoi ta maszyneria jedna. A, gnojówkę sprzedaliśmy za jakieś grosze. Dobra, tylko wiecie co? Muszę przestawić tą cysternę. Muszę, widzowie, przestawić tą cysternę. Jak widzicie, tu ciągle jakieś rzeczy wychodzą. No tak to jest, gdzie tu mam jakiś wolny ciągnik. Tu stoi chyba. Udało mi się, mówię, też te płoty pousuwać. Tutaj też je chyba pousuwam, także jest to jakiś tam plus. Niewątpliwie. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, widzowie. Zobaczmy, czy tutaj wszystko też działa, bo tu jeszcze nie przejeżdżałem. W sensie mam na myśli, działa, czy jakaś pozostałość po... Nie została jakoś pozostałość po tym domu sąsiadowym. Ale ja to też tak tą przyczepę tutaj zostawiłem, że... Kurde, cały Juken, nie? Teraz tu wjedź. Cicho. Dobra, wjedziemy. Damy radę, co nie? Co nie? Kto je jak nie my, widzowie? Kto jak nie my? Także kilka rzeczy dzisiaj... No, dalej mi tu. Kilka rzeczy mamy tu dzisiaj do ogarnięcia. No mówię, miałem fajny plan, kurczę. Bardzo mi się ta opcja podobała, żeby te krówki jednak po pastwiskach chodziły. No niestety to nie działa. Przypuszczam, że jakby tak dobrze pogrzebać w plikach gry, jak ktoś się zna, to pewnie dałoby się ten obszar krów zmienić. Natomiast ja to kompletnie nie wiem, jak pogrzebać w plikach gry, żeby te krowy tutaj na to pastwisko wychodziły. No jeszcze by była opcja, słuchajcie, zbudowania, tylko to jest znowu powrót do punktu wyjścia, tak? No bo jeśli tak nie działa, byśmy chcieli mieć krówki na pastwiskach, to byłby punkt wyjścia by było, czekajcie, without, że bez, to było to, no byłoby powrót do punktu wyjścia i zrobić takie obory, tylko jak sami widzicie, to nam nie zatrybi. Tą oborę moglibyśmy, tylko teraz mleko byśmy musieli brać, więc to też musi być jakaś przerwa. No ja myślę, że tą oborę moglibyśmy tylko tak
tak jakoś zbudować. No dobra, no mleko to tam weźmiemy. Najlepiej by było od razu ją przyłączyć, bo pewnie musiałbym ten płot zburzyć, bo później go nie zburzę i się zamotam. Bo powiem wam tak, no zaczynaliśmy od obory z pastwiskiem, nie? I generalnie to było naprawdę wszystko tacy, bo mówię, podobało mi się, że te krówki na zewnątrz chodzą. Natomiast szkoda i tego mi brakuje, a według mnie nie powinno być problemu i wiecie, ja może się czepiam, tak, tego farminga, ale no jako osoba zaczynająca mówię swoje opinie i tu myślę, że się ze mną zgodzicie. Przecież dla twórców gry nie jest problemem, aby zrobić strefę, czyli że ja bym wyznaczył strefę, to jest tak jak się gdzieś wyznacza, nie wiem, w City Skylines, przez zaznaczenie, gdzie te krowy mogą się paść. I w tym momencie ogrodzić tą strefę takim zwykłym płotkiem, czy nawet płotek mógłby strefę wyznaczać i te krowy by wychodziły. No przecież, no kochani, no nie jest to jakiś problem, prawda? Także no nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Ja tu się zastanawiam, bo generalnie, no może bym małą stratę poniósł, ale wtedy, no Tak się zastanawiam mimo wszystko, czy nie zrobić tych, tylko że musiałbym je wtedy z ukosa zrobić. Bo to mamy bez pastwiska. No i wtedy bez pastwiska byśmy byli w stanie w miarę równo dojechać. Gdzieś na zasadzie, tu i tak ta cukrownia stała, więc tak dotąd mógłbym zbudować. To nam nic nie zmieni w naszej jeździe. To mógłbym bez pastwiska i... Aha, tylko to jest bez robota. Czekajcie, to jest z robotem. My już chcemy z robotem, idziemy na... Tam nam miejsca starczy do dostarczania tego. Więc mogło to by być tak. I tak by nawet nam to grało. I tak by było najlepiej. Natomiast jak widzicie, tu jest z pastwiskiem. I teraz tak, no z pastwiskiem nie zbudujemy tego tak, bo byśmy sobie troszkę... Znaczy wiecie, no mógłbym na pastwisku dostarczać te... A pytanie, czy pastwisko można przerobić, widzowie? Teraz mam taki głupi pomysł, bo gdybym ja... Pytanie, czy... Wiecie co? Zbudujmy na próbę. No trudno, skoro dorobiłem się takiej kasy. To dla widza zróbmy test. Słuchajcie, mam pomysł. Ja mam pomysł, już wam tłumaczę jaki. Już wam, moi drodzy, tłumaczę, jaki mam głupi pomysł. Zobaczcie. To jest niejako pastwisko, tak? Narzucone przez farminga. A co gdyby zrobić taki manewr? Teraz pytanie, czy to jest jako cały budynek? Czy ja mogę ten płot? A, nie mogę. Czyli słuchajcie, rozbudowanie płotu, chyba że modem do ukrywania. Czekajcie. Ale to mi sprzeda cały budynek, czyli to jest jako cały budynek traktowane. Musiałbym się przyjrzeć w pliku, jak ten pastwiskiem jest skomponowany, że tak powiem, ten budynek i wtedy byłbym w stanie przerobić te budynki bez pastwiska, też robiąc pastwisko. Ewentualnie zmieniając współrzędne, bo już wam mówię, co mi nie pasuje. Nie pasuje mi tylko ta część tutaj. W sensie, że to pastwisko się tu zaczyna, bo ja bym chciał z tym... O... Kurczę, nie chciałbym takiej mieć tutaj jednej, chociaż ona by mogła tak sobie nawet być. Ona by tu nawet fajnie wyglądała. Wiecie co? Że nawet chyba trafiłem. Nie wiem, czy troszkę nie za daleko. Mogłaby być dziebko bliżej. Słuchajcie, to może to wyjątkowo ta jedna obora będzie trochę krzywo. Natomiast jakbym chciał takie trzy zrobić, to każda by musiała być... Po prostu byłaby ta by była dalej i ta by była jeszcze dalej. I to by miało sens, jeśli tu byśmy na środku coś budowali. Przy czym tu faktycznie będzie trochę miejsca na środku znowu na coś. Kurczę. Będzie miejsce na coś na środku. I tak jak mówiłem, brakuje mi takiej jednej funkcji tu, widzowie, której ja bym mógł sobie przenieść te krowy. I tego jest, na przykład dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego nie mogę tych krów przenieść. Wiecie co? No to już bym chciał połączyć. Żeby to pastwisko się jakoś połączyło z tamtym. Tutaj miejsce do tego robota, żeby tam był wjazd, żebym manikiem mógł wjechać, słuchajcie,
Bo tam jeszcze tą paszę mineralną trzeba dostarczyć. Więc tak muszę mieć chociaż do Manika małego tyle miejsca, żeby tam wjechać. Zobaczmy, co ja tu nabroiłem. Teraz nie, no okej, nic nie nabroiłem. Jest według mnie całkiem spoko. Malowanie, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. To wiadomo, że sobie automatycznie też tam kawałek dalej pomalujemy. No tu jest spoko, tutaj był beton, to nie, bo tu... I teraz mamy tą część, która mogłaby być trochę większa, jak widzimy. Bo tu będzie taki duży plac, który no... To jeszcze się zastanowimy z tym. To kawałek można uciąć. Chociaż i tak nie wyszło tak, jakbym chciał, bo tu będzie taki przejazd. Ale może być taki przejazd w zasadzie. W zasadzie, widzowie, może być sobie taki przejazd. Co my tu nagrzebaliśmy? Oczywiście nie chcę tu krów kupować, ja bym najchętniej te krowy tu poprzenosił. Ale jak to wygląda wizualnie? No, wiecie co, no nie ma tragedii, nie? Tragedii nie ma, jest sobie jedna obora, jest sobie druga obora. No i tutaj siłą rzeczy ta jest przesunięta, bo tutaj jest ten wjazd, więc generalnie jest spoko. Więc może coś bardziej fikuśnego bym na środku wymyślił. Zobaczymy, tu jakiś większy budynek, wtedy to przesunąć. Zobaczymy, tym się nie będziemy rozdrabniać. Przy czym muszę przejrzeć, od razu wam mówię, widzowie, że... Zwierzęta zero, no oczywiście, że zero. A skąd gnojówkę tu już mamy? Słuchajcie, tu już gnojówka jest, a jeszcze zwierząt nie ma. To jest ciekawe, nie? No i tak by mi to pasowało, spoko. Tylko muszę przejrzeć w plikach gry, jak to jest z tym pastwiskiem i może da się to jakoś edytować, żeby... No, kurczę, to pastwisko zrobić samemu. To jest moje wyzwanie, taki challenge, który chciałbym zmienić. Bo widzicie, to mi tu nie odpowiada, że tutaj te krówki nie wychodzą, a chciałbym, żeby wychodziły. Z drugiej strony, czy ja jestem w stanie tak to zrobić? No raczej nie, bo wtedy tą trzecią oborę, znaczy tą pierwszą, musiałbym dać bardziej do przodu. A co za tym idzie, ten przejazd bym stracił, a tu przejazdu raczej nie zrobię. Chyba nie zrobię, bo są części tej chaty brzydkie, które chciałem zasłonić. No to wiadomo, że nie będziemy tędy jeździć. Zresztą coś tu blokowało. No chciałbym to jakoś, kurczę, ładnie zrobić. Ja jakoś tak mam, że wiecie, jak podjeżdża się pod to mleko, żeby była wygoda. No tu jest, myślę, wszystko spoko. Tutaj tą paszę mineralną dostarczymy Manikiem. Tu oczywiście teraz nam się coś popsuło, no ale to jest rzecz normalna. Nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie popsuł. A płotu nie można? Chyba można, nie? No jak, widzowie, nie można płotu? Jak można? No halo. Płot chcę usunąć. O. Dobra. Bo tak miałem właśnie w głowie, że to bym najchętniej to wtedy to pastwisko przebudował i by była gitarka. Już bliżej tej obory nie można niestety dać. I to wtedy, chcąc wybudować następną z pastwiskiem, to ta by musiała stać jak stoi. No chyba, że tak zrobimy, a potem ta jedna by była bez pastwiska, albo wiecie co? Słuchajcie, dorobiłem się takiej ilości kasy, że mogę sobie pozwolić nawet... Aha, tutaj nie mogę, musiał krowy sprzedać, kudźwa. Jukenowskie zmiany, nie? Zaraz się okaże, że nic, że wracamy do punktu wyjścia. Wiecie co? No chciałbym te pastwiska tam mieć, kurczę, żeby te krówki chodziły jednak, żeby było fajnie. Chciałbym. No już trudno, no jakby miało to być troszkę, to tylko od tej bym musiał zaczynać. Dobra, widzowie, słuchajcie. To odcinek zmienia troszeczkę... zmienia swoje oblicze. Słuchajcie, będę musiał... posprzedawać krowy, ale to nie tu, tylko w sklepie. Handel zwierzętami. Dobra, obora pierwsza. I wszystkie bym chciał niestety posprzedawać. 1000 krów mamy. No trudno, słuchajcie, jakby mogę sobie na to pozwolić, bo wiecie, no gdzieś czuję niedosyt, że nie mam wyzwań, jeśli chodzi o pieniądze. I nawet jakbym się na zero z kasą, wiecie, spukał. Aha, można więcej.
To też już bym nie płakał z tego powodu, bo i tak zaraz bym szybko to odrobił na meblach. Więc jakby dla mnie ma znaczenie, żeby to jakoś kurczę funkcjonowało. No trudno, no najwyżej na nowo będziemy się w to wszystko bawili. Nie można więcej. Znaczy na nowo, no to nie jest na żadne nowo. Na nowo to tylko będzie trzeba krowy kupić, słuchajcie, i tam można więcej. To w drugą stronę będzie szybciej. Wiecie, no jakby kupienie na nowo krów, no trudno, no oczywiście, że nie jest to biznesowe podejście. Ja tu się bawię po prostu w tego farminga, bo bardziej też chcę projektować to w fajny sposób. A sami widzicie, że ta część, którą jednak zaprojektowałem, no ładnie wyglądam. No nie powiecie, że nie. Te latarnie, jakieś tam kwiatki, coś. No ładnie to wygląda, widzowie. No trzeba to powiedzieć jasno, że wygląda to ładnie. Także no nic, będzie trzeba krowy posprzedawać. Niestety nie da się zrobić tak, że sprzedaj oborę i automatycznie się krowy sprzedają. No niestety. Tylko 20. Sprzedaję krowy, słuchajcie, za pół ceny, za które kupiłem, no ale to jakby nie chodzi o cenę w tym momencie. Jakby całkowicie, wiecie, jakby ten ruch, który w tej chwili wykonuję, jest oczywiście stratą, ale ja mam taki niedosyt, o którym wam mówiłem, że te pieniądze pozarabiałem jakoś tak za szybko, za łatwo. Dobra, zero mamy, czyli możemy pierwsze gospodarstwo sprzedać. Wiecie, według mnie to po prostu za łatwo trochę poszło, nie? Jakby, wiecie, ja jestem takim człowiekiem dosyć ambitnym. O, tu będzie trzeba jeszcze wszystkie latarnie posprzedawać. Jak widzę, będę musiał się tych beli pozbyć. To wiecie co? Może widzowie zrobimy tak, że ja, skoro takie machnią robię, bo to usuwanie tego mi trochę zajmie. Spauzujemy nagranie, moi drodzy. Jak ja to pousuwam, wszystko totalnie pousuwam, jeszcze wyrównam teren, bo pewnie będzie też taka konieczność. No bo bez sensu, żebyście patrzyli, jak ja reflektory usuwam. Także będziemy się za chwilę, moi drodzy, widzieli, jak to wszystko pousuwam i jak zacznę budować te obory. Zobaczymy, jaki będzie plan. Trzy obory chciałbym, żeby stały, żeby jakoś fajnie się tu prezentowały. Wszystkie od nowa. Także za chwileczkę się, moi drodzy, widzimy. No i jesteśmy, moi drodzy, widzimy się po krótkiej przerwie. Jak widzicie, podziałałem, podemolowałem. O, no jeszcze tutaj nie zdemolowałem, ale może ten płot akurat usuniemy. Słuchajcie, wpadłem przy okazji na pewien pomysł. I to myślę, że całkiem fajny. O, przy okazji użyjemy tego moda do usuwania takich różnych dziwnych rzeczy, bo niestety, niestety nie znalazłem moda do wyburzania. Udało nam się tylko znaleźć moda do chowania, przy czym i tak ten mod nie jest idealny, moi drodzy, bo niestety, jak widzieliście, wcześniej wam pokazywałem, o, na przykład tego płotka, który jest jakby otwarty, już chyba nam nie usunie. No, niestety, no. A szkoda, szkoda. Moim zdaniem, słuchajcie, brakuje w farmingu takiej opcji, żebyśmy mogli sobie usuwać rzeczy, które nam po prostu nie odpowiadają, tak? Żeby nie trzeba było moda ściągać, bo jakby, no skoro kupuję jakieś tereny, no to chciałbym móc pozbyć się tego, co na tym terenie jest, a jak widzicie, tego zrobić się nie da. Szkoda, że trzeba mody ściągać. Moje zdanie znacie, generalnie do modów takich ułatwiających jestem przeciwnikiem, natomiast no tu ewidentnie, no jest to mod, który jest konieczny, żeby to długo, długo się naszukałem. No widzicie, tego już nie usuniemy. Także, bo to jest jako brama otwarta i tego już usunąć się niestety nie da. No nic, trudno. Trudno, moi drodzy. Słuchajcie, ja w ogóle wpadłem na pewien pomysł. Zobaczmy, czy te latarnie jesteśmy też w stanie taki sposób sprzedać. A jesteśmy. No to dobrze, super. Moi drodzy, wpadłem też na pewien pomysł odnośnie tych naszych krówek. A mianowicie, może mamy rozwiązanie problemu, widzowie. Dobra, tego ciągnika jeszcze by trzeba przestawić, bo może mamy rozwiązanie problemu. Bo ja bardzo mi zależy, ja wiem, że większość z was może się tutaj nabijać ze mnie, bardziej czy mniej słusznie, ale no jednak bardzo mi zależy, żeby jako taki tamten realizm tego był. Czyli chciałbym, żeby te krówki sobie po pastwisku jednak biegały.
Być może znaleźliśmy właśnie, widzowie, rozwiązanie tegoż oto problemu, polegające na tym, że musimy przestawić ciągnik. W ogóle tutaj totalnie wszystko zmienimy, jeszcze muszę wyrównać teren. Być może jest rozwiązanie tego problemu, bo tak się zastanawiałem. Słuchajcie, problemem przy budowaniu trzech obór no jest ewidentnie nic innego jak ten po prostu ten robot, słuchajcie, do jedzenia. No ale z drugiej strony zobaczcie. Mamy trzy obory i w każdej oborze musielibyśmy jednak ręcznie dostarczać te słomę, kiszonkę, więc generalnie też jest to troszkę problematyczne, prawda, widzowie? No bo jest. No i sobie stwierdziłem, że może zrobimy tak, nie wiem, czy ten teren dobrze równam, czy go źle równam, będę musiał to jakoś tutaj też ogarnąć, bo tam później będzie jakiś problem, no ale chociaż chciałbym, żeby krówki tu miały w miarę równo. No i generalnie, słuchajcie, problem można rozwiązać w ten oto fajny, moim zdaniem, sposób. Jeszcze te drzewa wyburzymy. Ale drzew chyba... No dobra, to już dla prędkości, słuchajcie, niestety zrobimy to w sposób nie do końca dla mnie... Aha, dobra, czekajcie. Dobra, już wiem, o co chodzi. Nie, zrobimy to w sposób nie do końca taki, wiecie, no ale my to robimy jakby teraz na szybkości, żeby to jakoś... O, tutaj jakiś obiekt możemy usunąć. Robimy to na szybkości. Drzewka będziemy oczywiście, widzowie, sadzili. Nowe, fajne dla zwierzątek, więc to się o to nie martwcie. Zwierzątka będą miały... drzewa. Mam nadzieję, że się je tam da posadzić. Już mówię, co wymyślił. No bo, słuchajcie, problemem jest ten robot, prawda? Do niejako przygotowywania paszy. No ale gdyby zrobić tak, no bo tylko nie umiem się wysłowić, bo mam myśl, która gdzieś mi po głowie mocno, słuchajcie, chodzi. Dobra, no myślę, że tych drzew tyle pousuwałem. Tutaj sobie oczywiście tą dolną część jakoś tam zostawimy. W miarę chyba to wyrównane jest. No może nie tutaj. Bo jak widzicie, no kręci mnie mocno takie też no projektowanie, tak? No to troszeczkę mam takie zaleciałości. Jeszcze zostało mi to, słuchajcie, City Skylines. No ale mam, lubię i jakby no nic z tym... A, daleko. A tu znowu jest jakaś rzeczka, której nie ma, no ale dobra. To już tam tym polem będziemy się później martwić, widzowie, to teraz jakby nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Tutaj tylko teren sobie musimy jakoś tam w miarę ogarnąć. Pod krówki nasze kochane, wspaniałe, dające nam mleczko. Dobrze, no chyba jest wszystko, widzowie, spoko. Już wam tłumaczę mój zamysł. No problemem, żeby wybudować jakoś fajnie wyglądająco obory, tak? No jest ten robot tworzący, to powiedzmy, mleko. No ale mamy, słuchajcie, trzy obory, więc mamy trzy roboty i trzeba je zapełniać. To jest zapewne, widzowie, dość kłopotliwe. Tego nikt, myślę, że nie podważy, prawda? No i wpadłem sobie na pomysł. A co jeśli zbudować by te obory bez tego robota? Dobra, no to już tutaj musi być tak, już nie będziemy ubierali. Co jeśli zbudować by te obory bez tego robota, a jednocześnie zbudować, jest taka maszyna, widziałem, robot, który robi jedzenie i wtedy byśmy dostarczali. Wiadomo, że jest to kłopotliwe, bo trzeba by do wszystkich trzech obór to jedzenie gotowe dostarczyć, ale zwróćcie uwagę, ile to jest szybszy manewr, no bo dostarczamy tylko jedzenie do trzech obór jednocześnie, tak? A nie dostarczamy do... Czyli dostarczamy trzy razy, a nie dziewięć razy. O, może tak. No bo dostarczając słomę, kiszonkę, siano, no to musimy dostarczyć dziewięć razy. Prawda? A tak możemy dostarczyć raz. Więc pomyślałem, że może zrobimy z pastwiskiem, widzowie,
Zrobimy z pastwiskiem, ale bez robota. O. I zobaczcie, to nam w tej sytuacji ile ułatwi życie. Bo możemy zrobić to tak, że tutaj to pastwisko, tylko gdzie to pole było? Kurczę. Jakby. Ja musiałbym to sobie jakoś zaznaczyć, gdzie jest pole, bo chciałbym, żeby równo to się jakoś kończyło. Czy my możemy zobaczyć, jak jest pole? Możemy zobaczyć na mapie, ale niewiele zobaczymy na tej mapie, słuchajcie. No, na mapie nie zobaczymy, jak jest pole. Bo chciałbym sobie to jakoś tak w miarę tutaj zorganizować. Minutka, widzowie, minutka. Jestem trochę zawieszony, wiem, widzowie, że jestem troszkę zawieszony, bo chciałbym to jakoś sobie fajnie tutaj ogarnąć i żeby to miało wszystko ręce i nogi. Zobaczcie, wtedy możemy mieć. O, właśnie o to mi chodzi. Możemy mieć sobie taką oborę bez tego robota. Może ona. Ten wybieg może się kończyć tuż przy. Zobaczcie, jak pięknie. Tuż przy tym. Następną wtedy możemy mieć również. Tak samo z tym wybiegiem. No i tutaj miejsce na coś nam pewnie, słuchajcie, pewnie na coś nam tu miejsce zostanie. Trochę chyba będą te wybiegi się na siebie, troszeczkę będą na siebie nachodziły, no ale nic z tym nie zrobimy. Nie wiem jeszcze, co wybuduję w tych miejscach. Bo zaraz wyjdzie, że cztery obory, widzowie, wybudujemy. No i zaraz tak wyjdzie, nie? Że będą cztery obory, a nie trzy. Miały być trzy, słuchajcie, w projekcie. Tylko czy ja bym mógł tą fabrykę przesunąć? No raczej jej bym nie mógł przesunąć, ale faktycznie by nam to troszeczkę pomogło i ułatwiło, gdybyśmy mogli tutaj też oborę. Chociaż nie, będzie za wąski przejazd. Ta obora miałaby sens. Jeśli ona by była tak wybudowana, żebyśmy sobie przejazdu nie blokowali. Więc nie. Olać to. Olać to. Zobaczmy, jak to wygląda. No i elegancko. Tutaj sobie zrobimy jakiś wjazd odtamtąd. Dobrze, dobrze, dobrze. I tutaj będzie można z mlekiem jechać. Jest wybieg dla krówek, więc tutaj automatycznie jakiś tam budynek albo jakąś słomę będziemy magazynowali, którą będziemy tutaj musieli dostarczać, więc spoko. Tutaj jest też wybieg dla krówek. No i tu mamy sporo miejsca. No, natomiast raczej nie widzę sensu, no nie wiem, czy tu kurczaki wtedy damy, słuchajcie. Jeszcze się zastanowię, no bo w tym momencie ta fabryka tej czekolady mi tam tak trochę nie pasuje. Tam jeszcze ten wjazd tak jest średnio, bym powiedział. Ale nie chciałbym też sobie, słuchajcie, za dużo ucinać, żeby tutaj był, moi drodzy, dojazd do tego marketu na sprzedaż, bo to jest ważne. Więc nie chcę przesadzić z oborą, ale pięknie to będzie. Słuchajcie. Mamy trzy obory. Oczywiście krowy na nowo trzeba nakupować. A właśnie, tego robota miałem wybudować. To ten robot pewnie tutaj będzie musiał stać. Czekajcie. No bo jeśli taką decyzję podjąłem, nie wiem, jak to się sprawdzi. Widzowie, ja nie wiem kompletnie, jak to się sprawdzi. To było. Jeszcze tego nie testowałem. Zobaczcie. O, to możemy tutaj akurat maszynerię wybudować i będzie git. Tam się coś odbiera, tak? Tu się odbiera. No, jak się odbiera, no to zobaczcie. No to wtedy elegancko może sobie ten stać tak. I tu będziemy mieli do odbioru. Proszę bardzo, tu będziemy odbierali jedzenie. No, jest ok. Z tej strony nam nie przeszkadza. Mamy też fajny przejazd. De facto można by to trochę głębiej nawet zbudować. Powiem wam szczerze, żeby tutaj sobie tak jakoś tego nie przejazdu nie psuć, ale generalnie ta cukrownia tutaj tak była wybudowana. Ale jak już robimy, to wiecie co, żeby później, jak mnie coś strzeli do głowy. Mamy tak dużo kasy, że te inwestycje, to wiecie, jakby kompletnie mnie nie ruszają. Może to być tak, ale może to być troszeczkę. Troszeczkę głębiej i wtedy możemy zrobić malowanie terenu. Wszystko robimy na. Wszystko, moi drodzy, robimy tutaj na kamienie.
Nie chcę też tego betonu mieć za dużo. Później zobaczymy, jak to tutaj ogarniemy. Może jakieś tutaj coś się posadzi. Ale myślę, że taka forma jest ok. I tu wtedy dostarczymy te całe materiały. Tu nie wiem w zasadzie, po co jest przejazd, no ale jak jest, to już niech sobie będzie. I wtedy można pomyśleć jeszcze o jakichś kurczakach. Bo tutaj kolejną oborę to raczej nie wiem, czy bym chciał, moi drodzy, dawać. Cztery obory, no co ja zrobię z tym mlekiem, słuchajcie, kto to obrobi? Chociażby pasowała ta obora tutaj. To jest akurat tutaj takie miejsce, chyba że uda mi się coś fajnego tutaj, moi drodzy, wymyślić na kurczaki. Jeśli mi się uda coś na kurczaki, to można by te kurczaki tutaj dać. Czyli wtedy ta fabryka może sobie zostać, nawet bym jej nie zmieniał, niech ona sobie będzie, wjazd jest, jest generalnie całkiem spoko. No i to będzie pięknie, bo krówki, zobaczcie, będą po pastwisku biegały. Więc tu wtedy automatycznie na razie roboczo błotem sobie zaznaczę, że tu są te bramy, słuchajcie. Więc tu chciałbym sobie roboczo jak najbardziej te bramy zaznaczyć, bo będę musiał jeździć. I zobaczymy, gdzie miejsce na gnojówkę damy. No raczej już nie u krówek. Widzowie, o, tu jest jeszcze taka jakaś droga. To nam się przyda, proszę bardzo, między polami. No i tu zasadniczo też tą drogę bym poprowadził do tego. A tu wtedy już tuż przy tym. Zobaczymy jeszcze, jak to ogarniemy. Na razie błotem sobie zaznaczam, żeby jakieś gafy nie strzelić, moi drodzy. Krówkom oczywiście trawkę trzeba dać. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Żeby krówki tu miały trawkę. No, to mi się już zaczyna podobać. Widzicie, takie projektowanie, że ja wiem, że wielu z was powie, że kurczę, kiepski ze mnie rolnik, bo ja tu się projektowaniem w większości zajmuję niż jakimś rolnictwem. No, ale będziecie pewnie mieli rację. No, coś na rzeczy jest. I to tuż przy polu wtedy zrobimy, żeby tu był ten wjazd. Tuż przy polu, o, coś takiego. Dobrze, to wtedy oczywiście ta latarnia tutaj, o, tu jakiś znak drogowy, no trudno, będziemy go przewracali, co ja wam, widzowie, poradzę na to. I żeby to już jakoś skompletować, żeby nie było jakoś tak chamsko, bo mi się to strasznie nie podoba, to oczywiście sobie tutaj też zrobimy. No z tą częścią nic nie zrobimy, bo ja bym najchętniej, wiecie, to, że tak powiem, olał, ale ze względu na to, że... Wiecie, ze względu na to, że niestety tu są jakieś rzeczy z tego dziadowskiego domku. I co, nie mogę? Tego dziadowskiego domku, no to muszę to tak tutaj zrobić, nic z tym nie zrobimy. Tu jeszcze miałby być przejazd, ale kombinacje, widzowie, ale kombinacje. Kombinuję jak, mówi, pijany koń pod górkę. Mój dziadek tak mówi, no jest krzywo, będę musiał to jeszcze poprawić, ale to nie będziemy na odcinku takimi detalami się, widzowie, zajmowali, bo to nie o to chodzi. Czy tutaj aż tak potrzebujemy? Myślę, że nie. Myślę, że tu już spokojnie sobie może być trawka. O. Wtedy to może być jakoś tak. Już niech będzie na równo. Spoko. Dobra. Tą część mamy tutaj. I tu będzie wjazd. Można... No, tu jeszcze postaram się coś zrobić z tym, żeby to ściąć jak się najbardziej da. Bo nie wiem, gdzie są te ewentualne blokery. I chciałbym zrobić, żeby tu móc cysterną normalnie wjechać. Podjechać. Ale spoko, zawsze będę mógł wyjechać tędy cysterną i podjechać. No, ja zawsze patrzę, żeby sobie życie ułatwiać. Dobra, tutaj troszkę jeszcze domalujemy. Także z rolnika stałem się projektantem. Zobaczymy, co w tych lukach tutaj damy. Myślę, że idealnie będzie wyglądało jakieś sianko, które byśmy dali. No i dobrze, mamy tutaj taki fragmencik, bo tam już potem będzie pole. I oczywiście, moi drodzy, właśnie mówiłem o cukrowni. Cukrownia będzie musiała gdzieś tutaj stać, aby ten cukier dowozić i wtedy od razu tutaj wieźć, gdzie trzeba. Więc zaraz tą cukrownią się zajmiemy. Jak najbardziej tak. No budynki tu już mamy, kurczę, ciasnawo. Jedynie z tego nie korzystam. Tyle co wam powiem, to ten budynek mi tu średnio, ale on bardziej jest jako, bym powiedział, ozdobny. I czy mamy jakieś małe kurczaki, widzowie?
Bo w końcu musimy się też tymi kurami zająć. Jest kurnik na 2000. O. Nie wiem, czy konkretnie tak bym chciał przy tych paletach. Może, czy tak. Te kurniki. No tak, i tam by było miejsce na cukrownię prawdopodobnie, ale zobaczmy. Na 300, no przede wszystkim ilość, widzowie. Przede wszystkim ilość. 5000, no to by mnie najbardziej rajcowało. Tu jest jakieś dowiezienie surowców. Tam w ogóle wtedy byśmy przejazd blokowali, więc tak średnio. No duże są te kurniki. Powiem wam, że są duże. I no co, tutaj? Nie, no bo byśmy też trochę sobie. Znaczy, no mogłyby być tak też, ale nie wiem, czy tak bym chciał. Tutaj te kurniki, tutaj tym polem się miałem zająć. A zobaczmy jeszcze produkcja i tą cukrownię, którą oczywiście wywaliliśmy, no bo będziemy cukrem się zajmowali znów ponownie w kolejnym odcinku. To jest taki rodzaj cukrowni. Nie wiem, czy byśmy chcieli taką. Ja myślę, że ta była całkiem spoko. Ta była, widzowie, całkiem spoko. Cukrownia. Tylko wiecie co? Trochę się różni. Tu, trochę inna. Czekajcie, czekajcie. Mam tyle cukrowni tutaj, że się pogubiłem. Coś się pogubiłem, widzowie. No mam za dużo budynków naściąganych. To z pewnością tutaj trzeba powiedzieć. Pościągałem i Sugar Mill. To też chyba nie było to. Tamta inaczej wyglądała, bo o to, taką mieliśmy cukrownię, widzowie. Taką mieliśmy. I wtedy tutaj cukier się zawoziło. To wiecie co? To się zastanówmy. No jeśli zakładamy wersję, że to z pola ma mieć od razu dostęp do, żeby jak najszybciej to zawozić, jak najbliżej, to powinno być tak. Ona by musiała stać tu, a tu byśmy odbierali cukier. No ten man by wjechał, czyli. Ale czy tak byśmy. Znaczy wiecie, nie, no na głównej drodze to nie będziemy robić. No jeśli chcielibyśmy tak, no to jest bez sensu. Tak by pasowało, ale trochę daleko jest do dojazdu z tym, do tego cukru. Tak by było nawet spoko, tylko ten dojazd jest troszkę tak daleko. No chyba, żebyśmy tu drogę puścili, ale ile tych dróg? Średnio. Że z cukrownią jeszcze będzie trzeba pomyśleć. Wiecie co, żeby nam krówki już biegały po pastwisku. A szkoda, że ja nie mam możliwości po prostu przesunięcia tego. Żeby troszkę dalej. Ale to mi się podoba, bo jest tak równo. Rozwiązaliśmy w końcu problem. Tu będziemy jedzenie produkowali. Więc może zerknijmy, moi drodzy, do tej maszynerii naszej, przed którą stoimy, bo to jest podstawa. Tu pewnie musimy podostarczać surowce, tylko nie jest niestety narysowane, co gdzie dostarczać. Więc to jest minus. Będę musiał pamiętać o kolorach. Zarządzaj punktem produkcyjnym. Co my tu mamy? Produkcja TMR-u. Słoma, siano, kiszonka z całych roślin, pasza mineralna. No dobrze. Dobrze, widzowie, dobrze. To mi się podoba, wszystko mamy, więc ja zaraz dostarczę. I będę musiał pewnie jakąś maszynę do TMR-u kupić. No ale to wiecie, to już nie będzie problem. Tyle pieniędzy, co mamy, to nas stać. Tylko gdzie tą paszę mineralną mamy dostarczyć? To jest teraz pytanie. Te rzeczy trzy dostarczamy tu. No będę musiał rozkminić. Słuchajcie, rozkminię, a to pewnie tutaj pasza mineralna. Dobra, wiecie co? Ja to dostarczę. To jedzenie, po czym kupimy krówki i za chwilę się widzimy. Bo już nie ma sensu aż tak przedłużać. I zobaczymy, co z tymi kurami, czy zostawimy to już na następny odcinek, jeśli chodzi o kury. Także za chwileczkę się, widzowie, widzimy. No dobra, jestem, moi drodzy, trochę mi to czasu zajęło, żeby tutaj podorzucać. Jest trochę inna kolejność, to będę się na początku na pewno mylił, bo tutaj jest słoma, tutaj jest kiszonka, a tutaj jest siano, a ostatnio było to. No, tak jakby kolorystycznie było zielone, pomarańczowe, brązowe, no teraz jest, widzicie, odwrotnie, no ale bez znaczenia. Okej, okay. Coś tam uzupełniłem, nie za dużo, ale coś tam uzupełniłem, więc teraz, no, będzie to, zobaczymy jak to działa. Więc mamy maszynę do jedzenia, do kupienia, która będzie nam to
to jedzenie gotowe transportowała. Zobaczmy, gdzie my to jedzenie będziemy odbierali. Chyba. Kurczę, nie wiem. Zasadniczo nie jest zaznaczone, gdzie się odbiera to jedzenie, no ale to już będziemy kombinować. No i wtedy wjedziemy sobie i tam nakarmimy te krówki, no a dzięki temu zobaczmy. Tu oczywiście siano jeszcze muszę im dostarczyć, żeby im wyścielić. Sposoby są dwa, moi drodzy, bo ja pokazywałem też w ostatnim odcinku, jak robiłem ścielenie, a to też tak nie do końca. O, to jest trochę krzywo, no ale dobra, krówki trochę tam mogą mieć. Szkoda, że tu nie można połączyć tych pastwisk. Ja bym chciał, żeby wszystkie mogły sobie kolegować się ze sobą. Wiecie co? Bo plan jest taki, że tutaj oczywiście można wjechać. Jak... A, gdzie ja wlazłem? Można wjechać i tutaj robić to ścielenie, ale tak naprawdę, jeżeli chcecie dostarczyć tą słomę, to możecie ją również dostarczyć tutaj. Tą słomę do ścielenia możecie dostarczyć tutaj i jest to znacznie szybciej. Znacznie sprawniej, jak nie chcecie tam jakoś kręcić. I ja właśnie jeszcze te słomy muszę uzupełnić, bo jeszcze tutaj tych słom nie ma. No i zobaczymy, jak to działać będzie, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że tu wodę mają automatycznie te krówki, że nie będzie jakichś problemów. Także tu jeszcze słomy. O, sarenki też się z krówkami chcą zakolegować. Dobrze. Także słuchajcie, bo tu mamy wszystko na zero. Mamy wszystko na zero, jak widzicie, no dziwne to nie jest, no od nowa. Ale powiem wam, że... Kurczę, bardziej mi się to teraz podoba. Jakoś tak są te trzy obory. Korzystamy z miejsca dodatkowo. No fajnie to wygląda, że krówki mają jakieś tam pastwisko i będą sobie biegały, a tutaj już będzie pole i będziemy... Nie wiem, czy buraki cukrowe tu na pewno będziemy siać, bo pomyślę nad tym. Może zupełnie coś innego, widzowie, zasiejemy na tym polu, bo buraki cukrowe chciałbym, wiecie co, tu bym chciał buraki cukrowe pewnie jakoś zrobić, żeby było blisko do cukrowni. Natomiast no jeszcze nie podjąłem decyzji, co z tą cukrownią, gdzie ją dać. Muszę sobie zrobić szybko, żeby mi pokazało, jakie to są w ogóle pola, bo to jest, widzowie, podstawa. No te 44 to tak średnio, myślę, nie? Bardziej będzie 47, 48 i 49, chociaż nie jestem co do 49 przekonany, bo tam są pewnie krowy. Więc bardziej 47, 48 i wtedy, no muszę zaorać, to wtedy będę widział, jak jest pole. No jak zacznę orać, to będę widział. Tam jakaś droga jest, ale czekajcie, jak to jest? Przy końcówce jest jakaś droga. No i oczywiście teren, jak widzicie, muszę wyrównać, bo tu jest jakaś masakra. Nie, to chyba nie jest tu. Tutaj by się moje pole kończyło, to znowu jakieś domki mamy. Czekajcie, ja mogę ten dom usunąć? Niby mogę go schować, ale... o ja, widzowie, ale tu jest krzywo. Dobra. Czyli to pewnie tutaj. Słuchajcie, to pewnie tutaj. Tak jak stoimy, tak mi się wydaje. Zaraz się przekonamy. Ja nie mogę... Ja jestem, tu jestem. Ula la la, ale tu mamy nagrzebane. Ale my tu mamy, widzowie, nagrzebane. Dobra, to wiecie co? Zrobimy inaczej. Zrobimy my to inaczej. Trzeba to inaczej zrobić, bo inaczej nie ogarniemy tego. Czasami aż ta mapa mnie, aż mapa za mną nie nadąża, nie? Bo jest za ten. Ale chciałbym, żeby to już było jakoś tam w miarę wyrównane. Najlepiej tak odtąd tam. Ej. Stąd tam. Już nie można większego pędzla dać. Jak widzicie, no... Dobra, chciałem wyzwania z finansami, to mam. Przypuszczam, że te wszystkie wydatki mnie tych 10 milionów szybko wycykają. Ale ja się o to nie martwię, bo wiem, że wiecie, sprzedam mleko i sprawa będzie załatwiona. Natomiast... No wiecie, no. Tak to ja. Dobra, tutaj jest jakaś rzeczka. To chciałbym, żeby ona sobie jakoś tam jednak była.
No bo póki co żadnej rzeczki niestety nie posiadamy i nie mamy, to tutaj troszkę wyrównajmy. Nie wiem, jak to tutaj wygląda, ale też pewnie zarówno na tym polu niestety to nie jest. Tutaj troszkę spróbujmy co nieco chociaż wyrównać. Krówką też. No bo tu zdecydowanie będę chciał. No myślę o tej cukrowni tutaj. Tylko nie mam pomysłu, w którą stronę ją wybudować. To już się zastanowimy. Na upartego droga do krówek mogłaby być drogą z kamieni. I myślę, żeby się nic nie stało. To była drogą z kamieni. Dobra, krówki mają coś tu wyrównane. No nie będziemy się szczypać, wiecie, z tym terenem aż tak. Ale myślę, że cukrownię damy tu. Tu, gdzie teraz jeżdżę, myślę, że tutaj jest miejsce na cukrownię jak najbardziej wskazane. Dobra. No już tam palicho, nie będziemy się jakoś tak szczypać. No tragedii nie ma. Tam jakieś drobne są jeszcze do poprawki rzeczy. No tu jest troszeczkę jeszcze. Ale to już tam będziemy poprawiali. Tutaj jakiś mostek się zrobi. Zobaczymy. Zobaczymy, jak my to, gdzie to jesteśmy. Aha, tu są te krówki. Dobra. Dobra. No nic, drzewa pójdą też do wycinki, widzowie, tutaj w takim razie, bo to trzeba jakoś tak ogarnąć, żeby to pasowało. Tu mamy w ogóle nadmiar miejsca. Trochę mnie kusi, żeby tutaj jakiś kurnik dać, ale to zobaczymy, bo można by iść z tymi kurnikami tak faktycznie tutaj wzdłuż krówek. Jest ta droga błotna i tutaj by sobie kurniki szły. Tutaj by była ta cukrownia, a dalej by było pole. Teraz na razie zrobiłem błoto, może zrobię... Kurczę, to by było niezłe miejsce tutaj wzdłuż krówek, za krówkami kurniki. One by się zaczynały gdzieś tak na tej wysokości. No, żeby, bo to by w oraniu pola tu nie przeszkadzało. Jestem projektant, no ale wiecie. Chciałbym tych kurników też sprzedać do krówek. Od razu wam mówię. No to skoro tak, no to ile się tu da, to tyle... Gdzieś tam dorównamy. Tam wiem, że jest coś krzywo. No, te drzewa będą, słuchajcie, do usunięcia, ale to znowu tradycyjnie już nie będę się, widzowie, bawił w wycinkę, tylko tutaj pójdę na łatwiznę i je usunę. No nie są to moje drzewa, wiecie, szczególnie, że jeśli chodzi o ilość drzewa, to sami wiecie, że mamy... Nawet tartak zapełniony i nawet na tych drzewach bym tu nie zarobił. Ale ja myślę, że to jest opcja, widzowie. To jest opcja, żeby tutaj te kury dać. A oczywiście, jakby ktoś mi chciał zarzucić, że no jak tutaj drzew nie daje. Widzowie, wy się nic nie martwcie. Drzewka to ja posadzę. Sami widzicie, że zieleń lubię i sadzę drzewa, tylko no tak, żeby mi nie przeszkadzały, nie? Także wiecie, takie krzaki. Krzaki da się tutaj usunąć jakoś, nie? Kurde, nie lubię tych krzaków. Te krzaki mnie w tym farmingu wkurzają. One mi kompletnie... Nie da się tych krzaków, widzowie, usunąć. Drzewa się da, krzaków się nie da. Kurczę, zobaczcie. Jesteśmy trochę na krzaki, jesteśmy skazani po nie. Tu jeszcze zostało coś. O! Dobra, no nie, tam i tak będzie ta rzeczka, to tylko to bym chciał tu jeszcze usunąć. Tu, o! Da się. Pewnie, że się da. Co ma się nie dać? O, ale krzaków już, jak widzicie, krzaków już się niestety nie da usunąć. Ani jednym modem, ani drugim. Także no. Jest sobie krzak. I dupa. Nic z tym nie zrobimy. Nie ma opcji, nie ma szans. Także krzaki niestety. A to? O! Coś mi się tu pojawiało. Tu? Bliżej. Usuń drzewo. Dobra. O! Spoko! O! No to tak tutaj możemy te kurniki, myślę, że wybudować. A tu później rzeczka się zrobi. Tylko ja nie wiem, w którym miejscu, widzowie, ta rzeczka była, bo tu jest tyle krzaków. Ja tam wolę, wiecie, sadzić po swojemu fajne drzewa, a nie jakieś tam, kurde, krzaki, nie? Bo tutaj jest dużo takich krzaków. No ja wiem, że na wsi też krzaki są, no oczywiście, że tak. Się zgadza, widzowie, wszystko się zgadza.
Natomiast ja lubię po swojemu sadzić. Te krzaki tutaj mnie do niczego nie są potrzebne. Tutaj zrobimy tą rzeczkę później. No dobra, jak już krzaki są, to już niech zostaną. Nie będziemy się tutaj z tym aż tak bawili. Szykuję miejsce na następny odcinek. Bo tak myślę, czy właśnie w następnym odcinku tutaj kurników nie porobić. Także normalnie bym te drzewa wycinał, ale że tutaj idziemy na szybkości, żeby... Znaczy, przyznam wam się i to chyba każdy z was, każda z was się domyśla, widzowie. No jakby... Ja już mam serdecznie dość wycinki drzew i to się chyba nie dziwicie, skoro wyciąłem 1000 drzew. No to myślę, że tu jesteście w stanie mi wybaczyć, że parę drzew zdelejtowałem dosłownie. Dobra, zapiszmy sobie. A co jakiś czas... Dobra. I teraz słuchajcie. Mamy pierwsze, drugie, trzecie. Dobra. To najpierw do pierwszego. Kupimy sobie oczywiście krowy, które się rozmnażać mogą. Kupimy 60 na razie w jedno. 12 miesięcy. Też, znaczy nie będziemy, słuchajcie, zrobimy inaczej, źle. Nie będziemy kupowali krów młodych, bo one się same rozmnożą. Więc my kupimy dosłownie tych krów 180 na każdy. I jakby, tylko niestety tu trzeba tak ręcznie wchodzić z każdym razem. Kupimy po 180 krów tylko. Może 60 tamtych drugich. Ale to za chwilkę. I będziemy widzieli, widzowie, w ten sposób, ile na trójkę, ile krów nam się rozmnożyło. Aczkolwiek mówię, szkoda, naprawdę szkoda, że nie można tych krów między obiektami przenosić. Przynajmniej nie zauważyłem. Jak wy znacie taką opcję, że można krowę przenosić z obory do obory, to śmiało dajcie znać. No i zaczniemy od trzeciej. Tych też bym chciał tylko 60. Czyli łącznie 240 będzie. Tak? Dobrze. No dobra, niech będzie jedynka. 60, czyli będziemy mieli 240 w każdej oborze krów. I zobaczymy. Dobra, krówki nakupowane. Teraz już kończąc ten odcinek, no bo ja takie rzeczy kosmetyczne to zrobię i oczywiście wam pokażę w kolejnym odcinku, bo myślę, że tu nie ma sensu, żebym robił jakieś takiego typu rzeczy. Kończąc ten odcinek, moi drodzy, musimy kupić sobie maszynę do karmienia zwierząt. I to będzie dla mnie troszkę też tutaj chyba wyzwanie po części. Nie wiem, czy maszyna, czy przyczepa. Zwierzęta. Bo my generalnie chcemy tylko maszynę, która dostarczy. A wiecie co? A wejdźmy sobie tu. My tylko chcemy jak największej pojemności maszynę, która nam po prostu dostarczy to jedzenie. Tutaj mamy 24 metry. Jakieś litry. No mam nadzieję, że wody nie będziemy musieli dostarczyć. Co to jest? Maszyna zbiera bele słomy. Nie. Akurat nie potrzebujemy nic do beli słomy. To akurat sobie poradziliśmy. Tutaj jest. Paszowóz służy do mieszania kiszonki, siana i paszy mineralnej. No dobrze, no ale jeżeli, no pytanie, 24 metry sześcienne, czyli za dużo nie ma. Kurczę, nie wiem, czy ja chcę paszowóz, widzowie, bo prawda jest taka, że ja nie wiem, czy ja chcę paszowóz, bo ja generalnie już paszę będę mieć, tylko żebym ja to mógł też zrzucić. A tutaj to jest do transportu zwierząt. Tym raczej nie możemy wozić. Nie wiem, czy to tutaj. Chociaż niby 20, 22, 4, 8 metrów. Nie, no to za mała. Poczekajcie, to zobaczmy w przyczepach. Dobra, to zrobimy inaczej, bo tak jak widz mi słusznie zwrócił ostatnio uwagę, dziękuję ci, drogi widzu, za tą uwagę, że nie każdą przyczepą można przewozić. Że nie każdą przyczepą można przywozić. Nie każdą przyczepą można przewozić buraki, to ja teraz sobie sprawdzę jedną rzecz. To TMR to tak trochę takie główienko, jak to wygląda. Jako takie główienko ten TMR wygląda. Okej. No to moi drodzy, przyczepy. Najpierw zobaczę w przyczepach.
Zobaczę, czy tą, którą mam. No niby jest to główienko, zobaczcie, niby jest to główienko. To jest TMR. A ona ma 22 tysiące metrów. Później są większe przyczepy. Tutaj też jest główienko, ale to jest mniejsza. Ta jest trochę większa. Tylko też, żeby to rozładować później. Ta też ma główienko. Dobra, no czyli generalnie każda przyczepa może być do TMR-u. Tych, co tutaj widzę. Czy chciałbym tirem? Nie, wolałbym tam traktorem jeździć. O, 47 metrów. Ale nie mamy tu główienka. Nie, mamy główienko. Patrzcie, jest główienko. 52 metry. No to ja już bym chciał największą, nie? Widzowie, jak już. A największa to ta by też się nadała. Ale to jest, no nie, no ciężarówką tam nie chcę wjeżdżać. Raczej 56, 59, 56, 55. 52, ta jakoś mi lepiej się podoba, nie wiem. Jakoś taka ładniejsza. I też główienko jest. No to słuchajcie widzowie, no to robimy ustaw. Ustawienia kół, no niech będą szerokie opony, pokrywa. Nie wiem, co ta pokrywa ma dać. Ale niech będzie, bo jakby co to zamkniemy. Dobra, można odebrać w sklepie. No i widzicie, inwestycje poczyniliśmy, więc myślę, że to będzie do przewozu i to tylko sobie stąd będziemy brali i będziemy zawozili, moi drodzy, do tam, gdzie trzeba. Tu... Aha, jeszcze muszę te na... Ojojoj, widzowie, teraz mi się przypomniało, jak zobaczyłem. No niestety, widzowie, jeszcze będzie trzeba jedną rzecz zrobić, wybudować te silosy na obornik i na gnojówkę, więc to też nam miejsca trochę, kurczę, zajmie. To nie jest tak kolorowo wszystko, widzowie. Także jeszcze jedno miejsce będzie trzeba na gnojówkę i na obornik znaleźć, gdzie będziemy wywozili. I to może wykorzystamy to właśnie miejsce przy tej rzeczce. Czyli ja tu się za kurczaki już chciałem brać. A tu niestety jeszcze temat... No widzicie, cały czas mi się coś przypomina, bo to nie jest tak hop-siup, nie? Widzowie, cały czas coś się człowiekowi przypomina i w ogóle muszę też jeszcze jakąś wiatę wybudować do tego sprzętu, żeby jednak ten sprzęt związany z krowami był w jednym miejscu. Bo już mam bałagan, tam stoi masa tego sprzętu, który używamy do buraków cukrowych i to już mi się zaczyna też mieszać. Więc stricte sprzęt typu do gnojówki, do nawożenia, no do wszystkiego związanego z krówkami będzie w jednym miejscu, nie? I myślę, że w tej sytuacji kupię sobie jakieś inne ciągniki, które może zrobimy, widzowie, tak, że będę malował ciągniki według tego, do czego one będą służyły. Kupię dwa albo trzy ciągniki, żeby już były, oj, po zasianym. Trudno. Ziarka siane, nie posionym. Także będę musiał ewidentnie, widzowie, taki manewr zrobić. Zobaczmy, bo my tam coś już mamy. Ja nie wiem, czy mam podjechać tu. Bardziej chyba do tych silosów. Musiałbym podjechać, gdzie jest ta dyskietka. Tak mi się wydaje, że to muszę tu podjechać i to będzie mi tu pakowało. Rozpocznij napełnianie. Aha. No dobra, za dużo mi nie napełniło, bo nie mamy, nie? Ale dobra, przynajmniej wiemy, że ta przyczepa jest spoko. Dobra. Czyli taką przyczepą, jak ona ma 50 tysięcy litrów, to po raz wjadę do każdych krówek. Ja teraz się wkopałem, bo to mi jeszcze nie wyprodukowało jedzenia. Już krowy kupiłem, żeby mi zaraz nie padły z głodu. Dobra, tylko teraz tu będzie trzeba wjeżdżać, ale myślę, że tak odpowiednio zrobiłem szerokość. A jeżeli ta wersja by mi nie... Nie, no dobra, bez problemu to wjadę. Rozpocznij wyładunek. No czyli jest tu akurat, jak widzicie, nie mam... Tu, jak widzicie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest wszystko czytelnie zrobione. Także spoczko. Także spoczko. A my pojedziemy sobie do tamtej bramy, bo chcemy sprawdzić jedną rzecz. Bardzo fajnie, że nam tu krówki biegają po pastwisku. Pewnie znając życie, bym bramę zostawił otwartą i by nie uciekły.
Dobra, i teraz moi drodzy, ostatnia rzecz na dzisiejszy temat związany z krówkami. No mu, bardzo fajnie, 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 super. To wiecie co? No bo tego nie obejdziemy, tego, no trzeba to zrobić. W żaden sposób, słuchajcie, to było w silosach. Zbiornik na płynny obornik. To jest jedna rzecz, którą musimy. Zobaczmy, jak mamy na gnojówkę. Ja myślę, że to miejsce tutaj bym wykorzystał. Tutaj. Bo jakby nie patrzeć, zobaczcie widzowie, jakby nie patrzeć, możemy sobie trochę zostawić miejsca. Czekaj. To zróbmy taki manewr. Tym polećmy najbardziej, jak się da, jednak w tę stronę. Dojazd będzie. I wtedy drugi zróbmy automatycznie tu. Może być trochę z ukosa. Niech będą obok siebie. Niech one będą obok siebie. No bo dojazd będzie. Czy do jednego, czy do drugiego dojazd będzie. O, nawet bym dał obok siebie tak. Ecie, bo czy ja to dobrze zrobiłem? Tu na upartego jakbym się... Tylko, że wtedy pracownik nie będzie mi kosił, jeśli to tak bym zrobił. To nie, dobrze zrobiłem, ale czekajcie. Dobrze, ale źle. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Interesuje nas tylko to miejsce z tym kurkiem, nie? To jest taka podstawa, która nas interesuje. Nic więcej nas nie interesuje. No to powiedzmy, że chciałbym z tym na maksa wjechać, ile się da. W tę stronę. Tutaj do koszenia nam nie będzie przeszkadzało. I wtedy drugi. Wolę obok siebie. Od razu wam mówię, że wolę te zbiorniki z obornikiem mieć w miarę obok siebie. O, może coś takiego. I tu traktorkiem bez problemu wjedziemy. Dobra. Nie wiem, czy to jest ładnie estetycznie, no ale gdzieś to trzeba dać. I teraz jeśli chodzi o... Obróć mi się, halo. Ej, to chciałem obrócić. Mi się nie chce główienko obrócić. O, a teraz? No nie chce mi się obrócić. Dobra, obróciło mi się. Teraz tak, żeby tam był wyjazd. Wyjazd, przejazd. Czekajcie, ta brama od tej bramy. Kawałeczek. Na przybliżeniu, słuchajcie, widzowie, muszę, bo to już musi wyglądać. To już nie może być. Obciachu. Dobra, zostawmy sobie jedną. Dobra, jedno. Drugie, trzeciego raczej bym nie budował, bo nie będę mógł przejechać. Więc wiecie co my zrobimy? Ej! Kurde. Dobra, obracam. Teraz mi się obraca. No to słuchajcie, no to żeby tutaj już sobie przejazdu nie marnować. Zobaczmy, jak tą rzeczkę będziemy chcieli zrobić. To tu możemy zrobić pierwszy. Tutaj drugi. Myślę, że one starczą na fakt, że trochę nie przemyślałem o jednej rzeczy, nie? Że tutaj będę musiał jeszcze raz taki zbiornik wybudować, bo no nie będę... No albo dobra, będziemy jeździć, widzowie. Zasadniczo to jest tak daleko stąd. Zobaczmy, przybiegnijmy się. Jak będziemy chcieli gnojówkę tu zawieźć, no to jedziemy... Nie, no to mamy blisko, zobaczcie. Tu jest ostatnia obora. No i ten kawałek raptem przejedziemy tutaj i zawieziemy. Dobra, no to oczywiście malowanie terenu. Tylko ja już bym teraz powiem wam tak, że tu bym sobie, nie wiem, inny kolor dał, ale nie wiem, czy to runo leśne. Może to runo leśne. W sumie betonu tu nie chcę. Chodzi tylko o kolor, żeby było wiadomo, że jak to będzie wyglądać. No tak średnio. Już prędzej te kamienie, nie? Dobra, zróbmy te kamienie. Gdzie wiadomo, że to jest droga, ok. I to sobie w ten sposób zaznaczymy. O, dobra, niech będzie całe. Później się zobaczy. Niech będą kamienie, to nie jest beton. Ja staram się unikać, słuchajcie, takich betonowych jakichś tam rzeczy, czyli tak, tutaj ten, na pewno ten przejazd będzie musiał być trochę mocniejszy.
Może dotąd. Tutaj na pewno przy samym płocie nie chciałbym tej drogi robić. Tam damy trawkę. Czy to równo musi być? Nie wiem. Wiecie, niekoniecznie, nie? Ale ja przy samym płocie nie chciałbym trawki robić. Tu już jak jest, to już też zrobimy. Tyk. Trochę bardziej. Dobra, to później będzie. Ja się będę tym bawił, wiecie, już poza odcinkiem. Nie będę was takimi rzeczami przynudzał, natomiast jakiś tam wstępny plan, słuchajcie, tego jest. Może od tego supa jakoś tak zrobimy. Jakiś, słuchajcie, wstępny plan tego jest. Tutaj się jakieś latarnie postawia. Zobaczymy, co porobimy jeszcze. Tutaj oczywiście przy tej drodze też bym chciał jakieś latarnie mieć, żeby to było tak, wiecie, tutaj u krówek jak najmniej tego. Niech krówki mają jak najwięcej zieleni. Oczywiście zaraz im tutaj trawę posiejemy, widzowie, jeszcze. A, bo tu jest wyjazd na wprost. Dobra, okej, no to spoko. Zaraz im trawę posiejemy naszym krówkom. Patrzcie, widzowie. Rośliny, trawa. Niech mają. Niech mają. Będzie ładnie to wyglądało. Może gdzie niegdzie jakieś małe brzuski się też tutaj posieje. Zobaczymy. Ja wejdę na pole, się nic nie stanie. Pewnie tutaj tak się stworzę. Także może jakieś małe brzuski im tu gdzie niegdzie dla ozdoby posadzę, ale to tak, żeby też, wiecie, nie było, żeby te drzewa nam nie przeszkadzały w naszych tutaj pracach. Zobaczcie, wszystko niech mają nasze krówki w trawie. Niech mają zielono. Mówię, szkoda, że nie można na pewno tego zrobić tak, żeby, jak widzicie, połączyć, tak? To ja bym najchętniej, słuchajcie, to połączył te wszystkie tutaj. O, tutaj też na razie trochę zasiejemy, czemu by nie? Wszystkie bym połączył, najchętniej obory, żeby to, wiecie, tak też można. Ja, mi by było wygodniej, bo bym mógł sobie po prostu przejeżdżać traktorem, a nie przejeżdżać przez te bramy za każdym razem. Wiecie, o co chodzi. Że te bramy, no, są trochę dla mnie uciążliwe, no ale, ale damy radę. Myślę, że to nie jest jakiś tam problem. No dobra, no to chyba tym akcentem, widzowie, zakończymy ten odcinek. Jest mi miło, że chcecie oglądać tą serię. O mało bym już, przyznam wam się, bo tutaj przez te grzebanie z tymi krowami gdzieś mi się safe wysypał i cudem mi się udało jednak włączyć, bo mi się farming cały wieszał, więc z fuksem się, widzowie, udało. Więc bardzo mnie to cieszy. Więc seria się nie kończy. Jak widzicie, chcę te 10 milionów, no już nie 10, bo 8, jak najlepiej spożytkować po prostu i skoro uważam to trochę za zbyt łatwy pieniądz, no bo tak uważam, że za łatwo mi to przyszło, no to staram się, jak widzicie, coś fajnego. Aha, i tutaj też bym w zasadzie musiał. Staram się troszeczkę, widzowie, wiecie, tej kasy teraz przepieprzyłem, no bo nie oszukujmy się. Dobrze wiemy wszyscy, że tak jest. Ja nie będę się tego zarzekał, widzowie, bo oczywiście, że tak jest, natomiast no, myślę, że było to konieczne. Po części. Ja myślę, że było to konieczne, że coś takiego nie będzie. Także było to moim zdaniem w jakiś tam sposób konieczne, jeśli chodzi o te, że tak powiem, przepieprzenie tej kasy. Chciałem bardzo. Bardzo, żeby tutaj fajny projekt wyszedł tej mojej. O, dobra, tam niech będzie. To niech będzie. O, to ta droga super. Niech będzie droga, słuchajcie, kamieniowa, z kamieniami, ale niech będzie zarośnięta trawą. Tu chyba to w ogóle jest pole. To będę musiał sprawdzić później, jak te pola się kształtują i według tego już poza odcinkiem, widzowie, sobie dobiorę jakoś tą drogę. O, to ta też niech będzie zarośnięta. A co? Tu też dużo trawki. Zobaczymy, zastanowimy się, w którym miejscu. No myślę, że tutaj, gdzie teraz robię, tu będzie cukrownia. Tak bym chciał, żeby przy drodze było możliwość dostarczania cukru. Zresztą wiecie co, skoro, moi drodzy, no skoro odcinek dotyczy jednak tej części
jest związany, bo wyburzyliśmy to, myślę, że powinniśmy to zrobić. Też i w odcinku. Tu mamy, jak widzicie, masę różnych dziwnych budynków. Nie wiem w zasadzie po co, ale ciekawe, jak to tam będzie działało. I ile będzie. To jest tak, bo tu mamy fabrykę cukru, ale widzicie, no jest masa jakby. Nie wiem, co to jest. Że dostarcza buraki cukrowe, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, trzcinę cukrową, kartony, a produkuje cukier, ale poza cukrem on produkuje coś innego. Szkoda. Ale że. Łe, widzowie! On produkuje brązowy cukier też. Czyli co? Tak by musiało być. To tu byśmy dostarczali, tam byśmy odbierali. Tak chcemy. A to co to jest w ogóle? Tam są chyba magazyny pod dachem. Wiecie co? Ja nie wiem, czy chciałbym teraz tak wielką fabrykę budować. Bo nie wiem, co to w ogóle jest. Jakiś, no bo niby coś jest, ale nie wiemy do końca, co to daje. A tak? Aha, to jest takie coś. To pod dachem mi bardziej pasowało. W sensie, że było takie bardziej intuicyjne? Nie, palet nie. Gdzie to było? Widzicie, za dużo mam budynków i się gubię. To było chyba to. Nie wiem, czemu są dwa takie same, ale... Nie, to też nie było to, bo to nie ma tej wiaty. Tam to było z wiatą. Ja chcę to z wiatą. To chcę. To. Zobaczcie, mieliśmy to. Według mnie to jest super. Tutaj pod wiatę się wtedy dostarcza ten cukier. Żeby nie zahaczyć, to tak możemy to ustawić. I mamy blisko, słuchajcie, cukrownie. Tutaj jest odbiór. Można to inaczej zrobić. Jeśli chciałbym to zrobić tak, to odbiór mam tam. To też teoretycznie odbiór mógłby być tam. Znaczy, wiecie, jakbym się uparł, mógłbym zrobić to jeszcze inaczej. O, to. Zobaczcie, cukrownia mogłaby sobie być przy... Teraz mam pomysł, widzowie. Wiesz, ta... A nie, nie mogłaby ta droga być przesunięta. Za bardzo nie, to mi plantuje. To musi być... Albo tak, albo tak. Tak bez sensu, bo jeśli cukier dostarczamy z tej strony, no to... To tylko tak to może być. Wtedy wydawanie... Dobra, to tylko może być tak. Gdzie jest to wydawanie cukru? Tutaj jest. No dobrze, niech tam sobie będzie. Niech tam sobie będzie. Spoko. To tutaj cykniemy cukrownię, tak. O. Nawet żeby tym krówkom nie przeszkadzała, to już wiecie co... Jakoś tak do równego może zrobimy. Wtedy tutaj będzie kształtowanie terenu, malowanie, kamienie. O, nawet nie trzeba, bo to się samo się zrobiło. No ale to już tą trawę tutaj stąd usuniemy. Pięknie, zobaczcie. Tu nam się zrobiło. Będziemy manikiem tu wjeżdżali po cukier. To już kamienie dajmy wszędzie. Jak najmniej betonu. Dobra. No i tu wtedy jest ta droga. To już niech ona będzie normalna. O. To mi się podoba, widzowie. Czekajcie. Trochę więcej trawy w tym momencie wkładamy. Teraz się zastanowimy, czy taka szeroka droga tutaj chyba niekoniecznie, nie. Trochę więcej trawy. Tak z tyle. No i pięknie. No i mnie się to bardzo podoba. Widzowie, no może teraz przesadziłem. Kurczę. Tak jakieś ciasto. Tutaj ten przejazd można, o, ściąć, żeby pewnie i tak będę tak ścinał ciężarówką jeżdżąc. Dobra, no i tutaj tylko ten podjazd, jakbyśmy no z przyczepami podjeżdżali, czy z czymś zrzucić, to nie wiem, czy przypadkiem tego całego nie zrobimy. W ten deseń. Dobra, ja sobie zobaczę w ogóle, widzowie, jak te pola się tutaj kształtują. Bo to też by tutaj też można ściągnąć. O. Tak. Zobaczymy, jak te pola się tu kształtują i będziemy działać. O, zobaczcie. Pięknie tu jest. Naprawdę. Dobra, już się tak nie podniecam tym. Zobaczmy, gdzie jest ta cukrownia. No,
I teraz mi się podoba, bo widzicie, krówki są. Zaraz podjadę traktorem, nakarmię krówki, także zaraz będę to wszystko, moi drodzy, robić. A wy po prostu zobaczycie już całą resztę w następnym odcinku, a wyszedł nam kolejny długi odcinek. No ale co zrobić? Tu jest cukrownia, czyli tu będzie odbieranie palet z cukrem, manikiem tym krótkim, spoko. Tutaj jest jakiś przejazd, jeszcze zobaczymy. I tu jest dostarczanie tego cukru. I spoko. I mi się to jak najbardziej, widzowie, wszystko podoba w tym momencie. Jak najbardziej jest spoko. No może mogłem tą cukrownię troszkę dać w tamtą stronę, żeby tu... Wiecie co? Sprzedaj, sprzedaj tak. Wiem, że jestem kombinator, widzowie. Ja doskonale o tym wiem, ale... Już wam tłumaczę, co mam na myśli. No i zgubiłem cukrownię nagle. Była gdzieś na końcu. Już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Ja już też biorę pod uwagę, że będę jechał jakąś długą przyczepą tutaj, nie? Więc też nie chcę, żeby... był jakiś problem z przejazdem. To było tak. Ja wolę sobie to przesunąć. O! Widzicie? W ten sposób. W ten sposób. Wtedy tutaj mamy takie o. Jak będzie trzeba z naczepą jechać, to o nic nie zahaczę. Już tak wiecie, już tak wolę projektując to mieć na uwadze. A tu w niczym nie przeszkadza, bo mogę sobie podjechać traktorem, tutaj wjechać, wysypać i wszystko spoko. Dobra, no to moim celem jest teraz sprawdzić, jak tu się kształtują, no i trochę teren oczywiście wyrównać. Jak tu się kształtują pola, żeby tutaj się zająć też burakami cukrowymi na tych polach. No i zobaczymy, jak z kurami, bo coś coraz bardziej mi te kury tutaj średnio pasują, widzowie. Nie wiem, gdzie te kury damy. Chyba, że wiecie co, zrobimy taki manewr. I to jest plan na przyszły odcinek i myślę, że tak zrobimy, widzowie, że to pole poświęcimy na kury, czyli analogicznie jak robiliśmy krowy. A tutaj, przy głównej drodze, zrobimy wszystkie punkty skupu i fabryki związane z jajkami. Chociaż nie wszystkie, no bo niektóre będziemy musieli tam dostarczać, ale myślę, że takie połączenie by fajnie pasowało. Ja jeszcze zajmę się tutaj tą częścią i postaram się zobaczyć, jak to fajnie można zrobić. Także to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, a ja działam dalej, żeby teraz to wszystko jakoś fajnie upiększyć, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Także trzymaj się, cześć!